Wynik 2 do 1 to premiuje nas do kolejnej fazy rundy Pucharu Polski. Na pewno jest z czego się cieszyć. A, dokładnie, jest z czego się cieszyć. Ale po raz kolejny drużyna z niższej ligi pokazała nam, że nie będzie, nie jest łatwo w Pucharze. Jak wiadomo, Puchar rządzi się swoimi prawami, ale po raz kolejny pokazaliśmy, że determinację, że jesteśmy mocni. Pokazaliśmy to, co potrafimy grać najlepiej. Końcówka spotkania nie była łatwa, troszkę wiadomo, jesteśmy po ciężkich tygodniach, ale udało nam się to przetrwać, gramy dalej i z tego cię na pewno się cieszymy. Można powiedzieć, że jak na razie dzielisz się bramkami tylko z Januszem Serdykowskim, on 3 i ty 3 już w tym sezonie. Oby trwało to jak najdłużej, no zobaczymy, to są mecze pucharowe, przyjdzie liga na pewno wszystko zweryfikuje, ale mówię, oby to trwało jak najdłużej, jest się z czego cieszyć, ale... Mówię, nie popadajmy w hura optymist, tylko pracujmy dalej i oby do przodu. No właśnie, już w sobotę pierwszy mecz ligowy. Jest takie bojowe nastawienie przeciwko Stomilowi Olszyn? No pewnie, że tak. Teraz już koncentrujemy się na najbliższym spotkaniu i to jest najważniejszy mecz. Mówię, liga jest dla nas na pewno najważniejsza i po prostu chcemy wygrać to spotkanie. Mam nadzieję, że teraz po prostu już będziemy inaczej pracować, inaczej przygotowywać się do tego spotkania. No i liczą się tylko 3 punkty w sobotę. Dzięki.